Witam Was. Jesteśmy ponownie kolejnego dnia i ja teraz będę przesuwał te debelki, bo one są dostosowane do tego boksa na dach. Ale one są zbyt blisko siebie. Ja je przesunę, ja wiem, gdzieś o 10 cm, bo rower no, jest jednak dłuższy i wtedy będą stabilniej rowery będą stały. To zabieram się do dzieła. I teraz to odkręcam. Tu mam na imbusa taki kluczyk. No, już mogę przesunąć. Teraz będę z drugiej strony robił. Oczywiście to jeszcze nie jest przymocowane. Teraz trzeba to odkręcić. No i odkręcony. I teraz muszę przez te dwie przepuścić. I tak samo tutaj te. No to tu już pasuje. A tu muszę mniej więcej jakoś tak to dopasować. Najlepiej jakbym za jedno złapał, to wtedy mi się już nie będą przesuwać, ale mniej więcej tak to wygląda. Teraz idę następne przesunąć tamtą drugą stronę. No i teraz jest decydujące starcie, bo teraz ja to muszę to tu na to jakoś takoś. Tak. No i teraz muszę. Tak, ale jak roweru nie będzie wozi, to muszę tak. Miało być szybko, łatwo i przyjemnie, a zrobił się z tym problem. Muszę poszukać troszeczkę szerszych, ja wiem, o centymetr. Miało być szybko i łatwo i przyjemnie. Ręce opadają. Witam ponownie. Problem z montażem był taki, że ja dostałem, może tak zrobię, bo tam okno jest. Dostałem z takim mocowaniem do tych moich belek, do tych, co mam na samochodzie, co widzieliście. I był problem z zamontowaniem. Te belki, te poprzeczne, są szersze i to nie pasuje. Więc musiałem zamówić takie specjalne, w Toyotach są takie szyny w środku i się dokręca i się wtedy mocuje. Więc trochę to trwało, musiałem poczekać, ale już w domu zmontowałem, żeby nie tracić czasu na dworzu. Już mam gotowe zestawy. Jeden będę musiał tam na dworzu zmontować, bo jedną szynę w samochodzie mam, a do mocowania roweru ten uchwyt mam tutaj, prawda? Więc jeszcze mi jeden został zestaw do zmontowania, tak. No i dobra, no widzimy się na dworzu, przy samochodzie. Witam. Jesteśmy, jak widać, na dworzu. I to jest tak prowizorycznie zrobione na razie. To jeszcze nie jest przymocowane. Tamta jest tylko bardziej trochę. No i to tak wygląda. Jedę jeszcze, bo jedną śrubkę muszę zobaczyć, gdzie jest, do tego ostatniego mocowania, czwartej części. O, tu mi wyszedł. To będę musiał zobaczyć, bo muszę dostosować te same odległości, żeby były. Musi mi powchodzić, no. No to tak wygląda właśnie, to co mówiłem, no. Muszę mieć takie specjalne i one się wsuwają, bo wtedy te obejmy nie mieściły się i był problem z zamocowaniem. No dobra, to na razie tyle. Dziewczyny biegają, pogoda znów jest taka jak ostatnio, więc jest super. I tak to wygląda w całej okazałości. Teraz próbowałem drugi raz, pierwszy raz to mało się nie zabiłem z wkładaniem go, bo widzicie, to jest wysokość. To nie jest osobówka, że osobówka ma dach gdzieś tyle, to dodaje mi dodatkowo 30 cm wysokości. I jak zmierzyłem,
to muszę patrzeć na wysokość wielkich wiaduktów 3 metry. Bo zmierzyłem wysokość, to wychodzi tam 2,90 mniej więcej. Więc to tak się prezentuje. Już wszystko zrobione. Jeszcze tylko kluczyki muszę zabrać. No. To oczywiście jeszcze te tasiemki, ale to ja to teraz to nie montuję, bo to jest tylko tak założone, żeby zobaczyć. No i to tak to wygląda. 4 sztuki. Jeszcze muszę z dachu śrubki pozabierać. No. No i tak się to będzie prezentowało. Mam nadzieję, że mój rower jest najwyższy. Jeszcze pójdę do piwnicy, zobaczę, który jest wyższy. To będę musiał dodać znów parę centymetrów. Nic. Pogoda dopisała. Ładny zachód słońca, może jeszcze nie zachód. No ale. Gabi już poszła, bo bardzo zmarzła. No ja to nie, bo ja cały czas tutaj działałem, robiłem. Więc jest ok. Więc udało się w końcu ten bagażnik zamontować. Jak coś, jak się podobało ten zwariowany film, to łapkę w górę. Mam nadzieję, że się uda nam spakować z tym wszystkim na urlop. Dobra, nie przedłużamy. Do następnego. Na razie.